Podcast Musicalowe Info, odcinek 22. Maciek Gogołkiewicz, zapraszam. Zabieram Was w musicalową podróż do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie, gdzie trwają próby do Błękitnego Zamku na motywach powieści Lucy Maud Montgomery z librettem Krystyny Ślaskiej i Barbary Wachowicz z przepiękną muzyką skomponowaną przez Romana Czubatego w reżyserii Beaty Redo-Dobber. Miałem ogromną przyjemność wziąć udział w pierwszej próbie artystów z zespołem muzycznym. Dlatego wy, słuchacze tego podcastu, jako pierwsi usłyszycie dźwięki z tego musicalu. A oto kto będzie gościem tego odcinka. Beata Redo-Dobber, jestem reżyserem spektaklu Błękitny Zamek. Iwona Wujastek, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. Jakub Milewski, kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Anna Lasota, będę miała przyjemność kreować rolę Joanny w musicalu Błękitny Zamek. Sylwia Gorajek, gram postać Joanny Stirling. Marcin Jajkiewicz. Nazywam się Tomasz Rak i gram postać Edwarda Ediego. Polska prapremiera musicalu Błękitny Zamek miała miejsce w 1978 roku w Teatrze Ziemi Łódzkiej. Gdy rok później wystawiano go na scenie Teatru Muzycznego we Wrocławiu, krytyk Jerzy Waldorf napisał w recenzji: miłe melodie skomponowane przez Romana Czubatego publiczność nuci wychodząc ze spektaklu. Błękitny Zamek ma szansę stać się dużym szlagierem scen nie tylko polskich. Koniec cytatu. Musical w kolejnych latach pokazywano na muzycznych scenach Krakowa, Szczecina, Poznania i Lublina. W 1995 roku pokazano go na scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Teraz tytuł powraca do stolicy. Premiera 4 czerwca. Sięgamy po musicalu operetkę, bo celowo o tym tak mówię, ponieważ dla tamtych czasów, które nie są tak aż tak odległe, ale jednak odległe, porównując teatr, życie codzienne, w ogóle świat, to dla polskiej publiczności była jednak operetka. Mimo tego, że jak przeczytałem program z warszawskiej Romy z lat 90. i warszawskiej premiery Błękitnego Zamku, to pierwsze zdanie dyrektora ówczesnego teatru, czyli Bogusława Kaczyńskiego, było: to jest mój ukochany musical. To było pierwsze zdanie właśnie z tego programu, więc jakby Bogusław Kaczyński faktycznie gdzieś tam widział w tym tytule musical. Dlaczego sięgamy po to? Bo mam wrażenie, że po pierwsze jest to naprawdę piękna historia. Przecież Lucy Maud Montgomery napisała wiele książek dla dzieci, ale ta jedyna jest książką napisaną dla dorosłych. Ale czuć w niej to dziecko, czuć tę baśniowość, czuć marzenie Joanny, głównej bohaterki. Więc ja myślę, że ta historia na dzisiejsze czasy trudne dla wszystkich. To jest takie lekarstwo. I myślę, że gdzieś ta moja propozycja, która się pojawiła już kilka ładnych miesięcy temu, tu z panią dyrektor, jak usiedliśmy i żeśmy o tym rozmawiali, to została od razu przyjęta bardzo z wielką aprobatą i akceptacją, bo myślę, że zagospodarujemy też pewną publiczność, która nie za bardzo chce chodzić do opery, która może nie jest do końca przekonana do operetki, a musicale, które są grane w Polsce, są tak bardzo współczesne i nowoczesne. Chcemy zagospodarować, tak jak mówię, tą często starszą publiczność, ale też zarazić tą młodszą może tym, żeby właśnie ta operetka, do której trochę temu właśnie spektaklowi jest blisko, żeby faktycznie też przyciągała. Mówił Jakub Milewski, kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Niejednokrotnie dyrektorzy teatrów muzycznych opowiadali mi, jak długa i kręta jest droga, którą muszą pokonać, by zdobyć licencję na zagraniczny musical znany z Broadwayu czy West Endu, gdy chcą go wystawić w Polsce. Dlatego jeszcze bardziej zaskoczyło mnie, że przygotowania do Błękitnego Zamku również nie należały do najłatwiejszych, mimo iż jest to polska produkcja.
to droga przez mękę troszeczkę. Ani ZAIX, ani PWM, ani żadne inne wydawnictwa, które mogłyby mieć w swoich zasobach, już nawet o spadkobiercach, których serdecznie pozdrawiam, bo może nas będą słuchać. Niestety tych materiałów nie mieli, więc udało mi się pewne materiały wydobyć z archiwów innych teatrów muzycznych w Polsce, które wystawiały ten tytuł. Chociaż też się okazało, że te materiały też nie zawsze były zachowane w całości, albo, co też było zabawne, że partytury w ogóle nie zgadzały się z librettem, z kolejnością, więc musieliśmy naprawdę wykonać tu bardzo, bardzo dużą pracę, żeby złożyć to w całość, więc powiem szczerze, że też dzięki Grażynie Brodzińskiej, do której pewnego dnia zadzwoniłem i mówię, pomóż mi znaleźć materiał, przecież grałaś Joannę w warszawskiej Romie w 90 którymś roku w premierze. Ona mówi, nie, ja na pewno nie mam nagrania, wiesz, wtedy absolutnie nie było żadnych nagrań, więc się nie nagrywałem. Mówię, proszę, sprawdź gdziekolwiek swoje archiwa masz. I pewnego dnia widzę, dzwoni Grażyna Brodzińska, odbieram telefon i słyszę wielki krzyk, jest, mam! I to była wielka też radość, ponieważ mieliśmy jakiś punkt odniesienia, że libret to jest jedno, partytura jest druga, co mówi prawdę, tak? No teoretycznie według działa muzycznego powinniśmy iść najpierw za partyturą, a później za librettem, chociaż też różnorako realizatorzy robią, tak? Ale postaraliśmy się powiązać koniec z końcem i myślę, że wyszedł piękny spektakl. Więc dzięki wielu naprawdę ludziom i nagrania, i nuty, i libretto, które udało się odnaleźć, myślę, że to wielki sukces, że możemy faktycznie wrócić do Warszawy po 26 latach z tym tytułem. Skoro jesteśmy już w kuchni produkcji musicalu Błękitny Zamek, Jakub Milewski zdradza, że ze względu na niewielką scenę Mazowieckiego Teatru Muzycznego trzeba było pójść na pewne ustępstwa. Więc nie usłyszycie u nas Państwo tego oryginału napisanego przez Romana Czubatego. Nie damy rady usadzić całej orkiestry symfonicznej, jednak za zgodą spadkobierców udało nam się, oczywiście zachowując charakter, zachowując melodykę, tak naprawdę wszystko, co tylko mogliśmy zachować, przearanżować to wielki ukłon w stronę wspaniałego Mieczysława Smedy, pod którego kierownictwem artystycznym i muzycznym przede wszystkim jest ten spektakl, który przearanżował to na 9-osobowy zespół. Ale jest to o tyle ciekawe, że staraliśmy się uratować zarówno i symfoniczność tego dzieła w wielu fragmentach, jak też pewną musicalowość właśnie, bo tak naprawdę nasz 9-osobowy zespół to skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet i waltornia, czyli te uratowanie poszczególnych sekcji smyczkowych, dętych, drewnianych i nawet blaszanych, ale też jest ta sekcja, czyli band, w którego skład prócz fortepianu i perkusji, bo to pewnie wszyscy myślimy, że na pewno jest i jest, jest dodatkowo gitara basowa i gitara elektryczna, czyli naprawdę połączenie, które się na co dzień nie zdarza. Myślę, że to naprawdę może być ciekawe brzmienie. Takie próby teraz będziemy realizować, żeby faktycznie usłyszeć ten efekt, na który naprawdę wszyscy czekamy, bo będzie to trochę taka mini premiera po 26 latach czegoś zupełnie innego, a jednak tego, co pewnie niektórzy pamiętają, bo widzieli te kilkadziesiąt lat temu. Edwardowa, Edwardowa, to zakrawa już na żart. Moje nerwy, moja głowa, przecież on jest innej wart. Ta fiksatka, dyplomatka, wyciągnęła takie sprzątnęła, może śmiać się ze mnie w głos. Ach, Oliwio, Izabello, nie znowu aż tak źle. Ma Oliwio duże szanse, rad za szwolciu wolny jest. Ach, Oliwio, Izabello, nie znowu aż tak źle. Ma Oliwio duże szanse, rad za szwolciu wolny jest. Ach, Oliwio, Izabello, nie znowu aż tak źle. W 1984 roku na pokazy musicalu Błękitny Zamek w krakowskim Teatrze Muzycznym przyleciała z Kanady Ruth MacDonald, synowa Lucy Mount Montgomery. Po obejrzeniu spektaklu napisała do jednej z autorek libretta, Barbary Wachowicz, takie oto słowa. Jakże niezwykłe są losy książek wędrujących przez kontynenty. Niektóre wędrują za górami, lasami, oceanami. Znajdują swą wodę żywą i kwitną ku radości wielu pokoleń.
Czy również i najnowsza premiera Mazowieckiego Teatru Muzycznego da widzom wiele radości? Reżyserka Beata Redo-Dobber zapewnia, że wspólnie z aktorami opowie nam przepiękną historię. Gdybym tak miała bardzo krótko opowiedzieć, to tak jest trochę o Kopciuszku bajka. Główna bohaterka, nie wiadomo dlaczego, ale jest wychowywana przez ciotki i stryja jako bratanica, to znaczy, że od dziecka tam gdzieś właśnie przez nich jest prowadzona. No i okazuje się to, co potem okazuje się nieprawdą, no dowiaduje się, że jest ciężko chora na serce i że niewiele jej czasu zostało, w związku z tym postanawia naprawdę żyć i buntuje się przeciw rodzinie, ucieka z domu, odnajduje gdzie indziej przyjaciół, gdzieś po drodze się zakochuje i oświadcza, bo mówi, że nie ma nic do stracenia, bo nie wiadomo, czy to miesiąc, czy pół roku, czy maksymalnie rok jeszcze przyjdzie jej żyć. W związku z tym chce korzystać z tego życia. No, a po drodze specyfika rodzinki, która jest trochę straszna, trochę śmieszna, towarzyszy jej. No ale i oczywiście wszystko dobrze się kończy, jeżeli długo i szczęśliwie. Na jednym z forów internetowych ktoś napisał, że na podstawie Błękitnego Zamku Lucy Maud Montgomery mogłaby powstać filmowa komedia romantyczna. Czy napisana prawie 100 lat temu powieść przeniesiona na deski teatru muzycznego będzie czytelna dla współczesnego widza? Właśnie z tego powodu umieściłam to w trochę innej ramie czasowej, mianowicie będziemy w latach 50. To jest taka moim zdaniem granica pomiędzy czasem dawnym, gdzie jeszcze falbanki, pewien styl bycia w pewnych środowiskach był jak gdyby jednoznaczny, i tym, co stało się później, a co jest nam bliższe jako ludziom dzisiaj współczesnym. Także mam nadzieję, że zmieścimy się w tej luce pomiędzy. Autorką książki, na podstawie której powstał ten spektakl, jest autorka serii książek o Ani z Zielonego Wzgórza. Co z postaci Ani z Zielonego Wzgórza jest w bohaterce, w Joannie? Ja się wychowałam na tych książeczkach, bardzo je wspominam i pamiętam. No ale ponieważ formy się zmieniają, formy ubrania, formy zachowania, pewne relacje społeczne, inaczej okazywało się szacunek ciotkom 100 lat temu, inaczej dzisiaj. I dlatego to trzeba tutaj być ostrożnym po to, żeby widz, który dzisiaj jest współczesny i może być bardzo młody, żeby to tę historię odebrał. Dla mnie taką cechą charakterystyczną dla takiej postaci jest pewna czystość, pewna delikatność, która jak się buntuje, no to wióry lecą, ale ona jest prawdziwa. Ona w odróżnieniu od sztuczności, która jak u Dulskich krakowskich była też powodem różnych wydarzeń w tamtej rodzinie, to można taką paralelę tutaj odnaleźć pomiędzy dulszczyzną, w tym wypadku stirlingostwem, a postacią głównej bohaterki. To myślę, że to jest taka sama relacja. Na casting do Błękitnego Zamku w Mazowieckim Teatrze Muzycznym zgłosiło się blisko 100 artystów. Anna Lasota zagra główną bohaterkę, Joannę. Postać dziewczyny, która chce się wyrwać ze świata, który ją troszeczkę ściąga do ziemi, który ją przytłacza i który sprawia, że dochodzi do wniosku w pewnym momencie, że ona kompletnie nie żyje. I jeszcze inne elementy, bo nie chcę tutaj zdradzać do końca fabuły, wpływają na to, że podejmuje w końcu taką decyzję, żeby żyć, żeby zobaczyć to życie, które jest na zewnątrz, żeby móc tego życia dotknąć przede wszystkim, poczuć i naprawdę pofrunąć z wiatrem, jeżeli on taki jest po prostu i który wieje w skrzydła, to wtedy, żeby dać się też porwać, tak, temu życiu. I fantastyczna rola do zagrania. Każdy moment wymaga trochę innej emocji, jej również tej przemiany, ogromnego szczęścia i ogromnego smutku, dużej radości, dużej ekspresji, ale też bardzo dużo momentów zatrzymania i takiej chwili refleksji, która wydaje mi się, że będzie się właśnie fajnie przenosiła na drugą stronę, bo mówimy o rzeczach tak naprawdę prostych, o prostocie w życiu, ale czasem te proste rzeczy są najtrudniejsze.
Anna Lasota, artystka operetkowa i musicalowa, wystąpiła m.in. w takich spektaklach jak Baron Cygański, Wesoła Wdówka, Księżniczka Czardasza, Ania z Zielonego Wzgórza, Jesus Christ Superstar, Evita, Nine, Footloose, Skrzypek na dachu. Jak przyznaje, w swojej nowej roli dopatruje się pewnych podobieństw do postaci z musicalu My Fair Lady oraz Rodzina Adamsów. W którymś momencie też jakby postać Joanny może przez chwilę w związku z jej krnąbrnością skojarzyła mi się właśnie z Elizą, z My Fair Lady, bo ona też tam jest taka dosyć ostra, idzie po swoje i w zasadzie nie zastanawia się, kto na jej temat cokolwiek pomyśli. Ona tutaj, Joanna z kolei, jest bardziej schowana, natomiast w pewnym momencie do głosu dopuszcza siebie samą, w związku z tym na którymś momencie te Eliza i Joanna może są podobne. Natomiast jeżeli chodzi o Rodzinę Adamsów, to wydaje mi się, że momentami tutaj pani reżyser chciała zasięgnąć tej konwencji grania formą, która będzie szczególnie uwzględniona w rodzince, czyli w moich ciotkach, stryjach i innych kuzynkach, które otaczają właśnie Joannę i one będą właśnie trochę w takiej konwencji przerysowanej rodzinki, która jak już coś robi, to jest to rzeczywiście gdzieś tam na wysokim diapazonie. W związku z tym Joanna przy nich wszystkich czuje się rzeczywiście przytłoczona. Także dla mnie kolejne nowe doświadczenie, bo tak naprawdę gatunkowo jest to musical, powiedzmy, klasycyzujący w jakiejś sferze, ale też w dużej sferze bardzo fajnie właśnie z swingu jazzujący, songowy, bo Joanna właśnie w kontraście ma dużo takich songów, które sięgają wielkiej prawdy, takiej życiowej. O niej i myślę też o wielu z nas i myślę, że każdy, kto przyjdzie na spektakl, też znajdzie tam w tej Joannie trochę siebie. W postać Joanny Stirling wcielać się będzie także Sylwia Gorajek, dla której rola w Mazowieckim Teatrze Muzycznym będzie scenicznym debiutem. Przyjechałam na casting, nie ukrywam, że przyjechałam taka zupełnie nie nastawiając się absolutnie na nic. Mówię, no jeżeli już jakąkolwiek dostanę rolę, to na pewno jakąś małą, malutką, w ogóle taką na uboczu, a tu się dowiaduję nagle, że to jest no w sumie główna rola, jakby nie patrzeć, więc no tak byłam bardzo szczęśliwa, ale też jest to dla mnie wyzwanie, bo tak naprawdę to jest moja pierwsza taka duża rola w takim profesjonalnym teatrze. Skończyłam Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Ja bardzo lubię musical. Ja generalnie skończyłam śpiew operowy, więc to jest taki mój konik, ale lubię bardzo śpiew musicalowy, lubię też jakby muzykę w ogóle estradową, taką rozrywkową, więc nigdy się nie ograniczałam też do tego, żeby umieć tylko śpiewać operowo i jakby koniec. Zawsze tak starałam się jakby poszerzać swoje horyzonty, no i jak się dowiedziałam, że tutaj są takie przesłuchania, no to stwierdziłam, że trzeba próbować, no bo to przecież nigdy nie wiadomo, kiedy akurat się komuś wpadnie w oko. Zielona żabeczko, głupiutka małpeczko, rozkoszne, rozkoszne. Kompuszko, nie rozłączko, jeseczku i prosiotko. Rozkoszne, rozkoszne, ple. Ja, zaroczyńska, zanim dojdzie do małżeństwa. Co za urok, co za słodycz, co za czar. Zanim marsza Mendelsona nas zagrają, by miłości promienie jak cybrykatki piwar, jak pulsuje, palpituje, jak człowiek grawituje. Co za urok, co za słodycz, co za czar, co za czar. Główną rolę męską Edwarda zagra Marcin Jajkiewicz. Tak na marginesie, to już drugi jego Edward w tym roku. Marcin wcielać się będzie także w postać Edwarda Louisa w Pretty Woman w Teatrze Muzycznym w Łodzi, ale to dopiero we wrześniu. A co aktor sądzi o Edwardzie z Błękitnego Zamku? No to jest postać dosyć bliska mi. To jest taki człowiek, który jest bardzo zabawny, bardzo wesoły, chociaż przeżył bardzo, bardzo dużo w swoim życiu. Wyprowadził się na wyspę, działa pod pseudonimem, pisze książki i tak troszeczkę takie dwa światy są po prostu, kiedy poznaje Joannę, czyli tą swoją ukochaną, to jest takim wyluzowanym człowiekiem, który po prostu śmieje się ze wszystkiego, ale to tak naprawdę chowa tą faktycznie tą prawdę, która była kiedyś, tą przeszłość dosyć ciężką, dlatego to wyprowadzenie, dlatego ta zmiana tego nazwiska. No i ta Joanna, czyli ta taka, można powiedzieć, ta szczera, prawdziwa miłość, zaczyna odwracać to po prostu, że on się zaczyna otwierać faktycznie i pokazuje tak naprawdę, jaki jest naprawdę. To jest dosyć specyficzny spektakl, ponieważ niektórzy nazywają go nawet operetką, co dla mnie, ja bym go nazwał, można powiedzieć, że to jest taki
spektakl muzyczny, taka baśń troszeczkę też, bo to jest takie w formie takiej bajki. Tutaj pani reżyser też ma ciekawy na to patent. Chcemy to zrobić troszeczkę w takiej mroczniejszej oprawie. To będzie taka troszkę mroczniejsza bajka, ale oczywiście piękna, wesoła. Zresztą te utwory są takie bardziej swingujące, o tak bym to nazwał, i weselsze. I na przykład ja, gdzie na co dzień śpiewam swing i w ogóle rozrywkowo jazzowe brzmienia, jak najbardziej, no to jest mi to bliskie. I też chcemy z panią reżyser stworzyć taką postać właśnie tego Ediego, żeby to była taka faktycznie normalna, szczera postać. Po prostu, że wychodzimy, nic nie gramy, nic nie napuszamy się, tylko po prostu pokazujemy normalnego faceta ze swoimi oczywiście tam problemami, który później wraca z tej długiej drogi, z tej przeszłości do teraźniejszości i pokazuje, jaki naprawdę jest. Edwarda zagra również Tomasz Rak, artysta Opery Narodowej. Wcześniej przez 13 lat był solistą Teatru Muzycznego w Łodzi. I tam poznałem ten fach, operetkę, musical i wszystkie te, w cudzysłowie, lżejsze formy, ale ja nie traktuję tego tak, bo czasami się mówi, że to jest, nie wiem, jedni powiedzą prostszy gatunek, inni, że trudniejszy. Ja uważam, że jest to tak samo trudny gatunek, jak każdy inny w sztuce. Wszystko w sztuce trzeba robić bardzo dobrze. Czy to jest czym malowanie obrazów, czy to jest komponowanie, czy śpiewanie, czy granie, to trzeba zawsze to robić jak najlepiej i uważam, że nie dzielę opery, musicalu ani operetki na jakieś osobne, prostsze albo trudniejsze formy. Edward jest dosyć tajemniczą postacią. Ja, jak przyszedłem na pierwszą próbę, to nabudowałem sobie obraz takiego tajemniczego, jakiegoś faceta, który ma gdzieś jakiś problem. On go później na końcu spektaklu wyjawia, ale to trzeba będzie przyjść na premierę, żeby zobaczyć. Natomiast nabudowałem sobie takiego tajemniczego faceta, który jest trochę zamknięty w sobie, ale okazało się już na pierwszej próbie, że pani reżyser widzi to zupełnie inaczej. Musieliśmy to zweryfikować. Jest to pogodny, przyjemny facet, miły w obyciu, kulturalny, inteligentny, zabawny i z wielkim poczuciem humoru. No więc polubiłem tę postać dlatego, że jest bardzo bliska mnie. Szlachetną szkocką whisky. A kiedy już pijany był, wyrzucał skaczmy wszystkich. W musicalu Błękitny Zamek wystąpią także Anna Lubańska, Katarzyna Trylnik, Zuzanna Caban, Aleksandra Hoffman, Witold Żołądkiewicz, Przemysław Rezner, Aleksander Zuchowicz, Tomasz Pałasz i Dariusz Jakubowski. Premiera Błękitnego Zamku w Mazowieckim Teatrze Muzycznym 4 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Na razie jednak trwają próby, na które bardzo często zagląda dyrektor teatru Iwona Wujastyk. To jest spektakl bardzo, bardzo wesoły, bardzo dźwięczny. Myślę, że będzie też bardzo barwny i nam sprawia dużo radości, bo każdy dzień próby, każda osoba nowa doangażowana do spektaklu, każdy element, który się pojawia, każdy projekt kostiumu, to jest wielki optymizm i dla nas też taka wiara w to, że wrócimy do takiej normalności teatralnej, że znów będzie mogła tutaj usiąść publiczność i że ta scena będzie wypełniona dźwiękiem i pięknem i kunsztem artystycznym. Z chęcią sięgnęliśmy po tytuł polski. Przepiękna opowieść. Kompozytor Polak, autorki libretta również Polki, więc mamy takie absolutnie przekonanie, że było to pisane w takim duchu i w zrozumieniu potrzeb polskiego odbiorcy. A teraz fantastyczna reżyserka Beata Redo-Dober adaptuje ten spektakl nie tylko na naszą niedużą scenę, ale również na odbiór przez współczesnego widza. Nowoczesna forma też pokazania tego tytułu z jednoczesnym zachowaniem pięknej klasyki operetki, musicalu z tego okresu. Może być dobrze odebrana przez publiczność, ale też zależy nam na tym, żeby to, co się dzieje na scenie, zachowywało też jakąś taką klasykę i najważniejsze elementy, które były charakterystyczne dla momentu jej tworzenia dzieła. Ja nie mogę doczekać się tej premiery. Mam nadzieję, że nam się tutaj wszystko uda. To, co dla mnie takie w tym tytule niezwykłe i taki na pewno jest dla mnie takim magnesem, że chętnie lubię tu przychodzić na próby, podglądać, a przede wszystkim trochę nasłuchiwać, to jest świetna muzyka. Ona wpada w ucho, można ją sobie zanucić i jest wymagająca dla artystów, którzy wykonują tą muzykę na scenie.
Mazowiecki Teatr Muzyczny odważnie sięga po tytuł musicalowy sprzed ponad 40 lat. Wszystko wskazuje na to, że może to być początek bardzo ciekawej przygody z polskim musicalem. Mocno trzymam kciuki i wierzę w powodzenie planów Jakuba Milewskiego, kierownika artystycznego teatru. Ja mam kilka tytułów, które są gdzieś w mojej głowie i chociażby słynny Marian Lida, który napisał mnóstwo wspaniałych tytułów, chociażby Miłość Szejka, która jest totalnie nieznana, ale jest wspaniałym tytułem, jest przepiękną muzyką, której właśnie jakby brakuje, a na której mi bardzo zależy, żeby właśnie ją pokazywać i pokazywać, że właśnie my Polacy potrafiliśmy tworzyć, tworzymy i mam nadzieję, że będziemy tworzyć wspaniałe tytuły. Jakby oczywiście podpieramy się tym słynnym Broadwayem w musicalu, tak? Gdzie absolutnie pewne tytuły są pierwsze i tak nam się wydaje, że jedyne i najważniejsze, a później się okazuje, że coś, co potrafimy wyciągnąć z naszej polskiej szuflady, też jest absolutnie świetne. Czy można wymarzyć sobie lepszą puentę na zakończenie odcinka? To był 22 odcinek podcastu Musicalowe Info. Za pomoc w realizacji dziękuję całemu zespołowi Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury.